Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie, zarosło się trochę. Jadę właśnie do miejsca na terenie naszej gminy, w którym z moją brodą i fryzurą zrobię porządek, a jest to miejsce tylko i wyłącznie dla facetów, zatem pewnego rodzaju nowość. Dlatego z zaciekawieniem tam jadę zobaczyć, jak to będzie wyglądało i o tym będzie dzisiaj ta relacja. Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy w garażu, w garaż fryzjer męski. Tak, and barbershop. Witamy serdecznie. To już jest nasze trzecie podejście do tego nagrania. Nie będziemy mówili dlaczego trzecie, ale generalnie nowa miejscówka na terenie gminy Stare Babice. Jest ze mną Rafał i Mateusz. Cześć. Tak, Rafał. Cześć, Mateusz. Miejsce dedykowane typowo tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Dwa słowa wstępu, co tu robimy i co tu się będzie odbywało. Co strzyżemy, no. Dbamy o męskie fryzurki, od małego do emeryta. To jest męski salonik i tu przyjmujemy samych mężczyzn, o nich dbamy, golimy, myjemy, układamy, czeszemy. Włosy, ale również broda? Tak, brody też robimy. Chcemy, żeby faceci dobrze wyglądali, dobrze się czuli ze swoją brodą lub bez, w swoich włosach ogólnie. Ponieważ ja sporo się napracowałem, żeby taką brodę zapuścić. Poświęca się raz. Poświęcam się, więc na potrzeby tego materiału chłopaki tutaj pokażą szczyptę swoich umiejętności fryzjersko-barberskich. Dokładnie, tak, dokładnie. O w ogóle całej idei barberstwa byście też opowiedzieli. Skąd to się wzięło, bo tutaj na terenie gminy to jest już drugi lokal. Pierwszy to jest w Starych Babicach, drugi jest tutaj na warszawskiej... 320. I o tej idei byście opowiedzieli, dosłownie trzy zdania. Idei barberskiej czy stworzenia tego lokalu? Bo... Idei barberskiej, a potem porozmawiamy, jak już będziemy strzygli się. Idea barberska... To nie jest tak, bo dla mnie to jest tak, że byli fryzjerzy damsko-męscy, gdzieś tam się to powoli troszeczkę rozkruszało i tak naprawdę barber jest to typowo fryzjer męski, tak, zajmujący się głową, brodą, wąsikami, całą głową. No. Rozumiem, że zaszła taka potrzeba, idea, że panowie zwracają coraz większą uwagę, żeby dbać o siebie. Tak. Kiedyś faceci na jedną fryzurę praktycznie siedzieli, było kilka fryzur, nie dbali zbytnio o siebie, a teraz z czasem powstały pomady, kleje, glinki i teraz facet ma więcej możliwości, żeby dbać o siebie i chce lepiej wyglądać. Oprócz zabiegów, nie wiem, takich wizualnych związanych z włosami, z brodą, jest to też miejsce spotkań, bo mamy tutaj rzutki. Mamy rzutki. Będzie leciała Liga Mistrzów. Będzie leciała Liga Mistrzów, to jak... Szkoda wczorajszego meczu, że nie puszczaliśmy na żywo. No ale generalnie to... Chodzi o to, żeby facet czuł się tutaj po prostu w garażu, tak? Żeby ten w sensie garaż jest odskocznią od tego, żeby po prostu odskoczyć od rzeczywistości, przyjść się zrelaksować, ładnie się ostrzyc, pogadać po męsku, odpocząć od szarej rzeczywistości. No i co, zaczynamy. Jak widać, napracowałem się, żeby tą brodę zapuścić na potrzeby tego materiału. Ale chyba dłuższe brody strzyżecie. Jak to wygląda? Faceci z dłuższymi brodami przychodzą? To jest wszystko to sobie, co preferuje, tak? Czy jest to zarost dwudniowy, trzydniowy, czy dłuższy. Więc tych kształtów brody, możliwości jest dużo. Można to różnie zakończyć. Można zrobić sam zarys, konturek, można zapuścić brodę, zrobić szpic, zrobić prostokątną. Mhm. Można wszystko robić. Wszystko zależy od tego, jak się w tym ty czujesz, a my to zrobimy, tak, żebyś się dobrze czuł. No rozumiem, ty Rafał fryzjerskimi tematami będziesz się zajmował, a Mateusz brodą, tak? Nie, już też już wchodzę na poziom brody i wąsów. Okay. Gdzieś to na początku miałem jakiś tam problem, żeby się przełamać, bo jakoś tego nie robiłem, ale... Mhm. Tutaj już testujemy różne rzeczy od 2 miesięcy, więc już ta ręka też wróciła już do formy, bo miałem kilka lat przerwy w fryzjerstwie, a już wszystko wraca do normy. No dobra, ale powiedz teraz, bo to myślę dla widzów jest ważne, bo twoja historia jest taka, że ty tym fryzjerstwem się zajmowałeś x lat temu, potem zdecydowałeś się, prowadziłeś inny biznes i teraz znowu do tego wróciłeś. Opowiedz w ogóle, jak to było, bo to ciekawe może być. No, zaczęło się standardowo, no szkoła. Ze względu na to, już miałem ciocię fryzjerkę i mieszkałem koło salonu fryzjerskiego, więc zawsze gdzieś tam chodziłem sobie, podglądałem, co ona robiła i mnie to zafascynowało. No, w pewnym momencie do tego stopnia, że wybrałem szkołę fryzjerską, zrobiłem szkołę, zrobiłem praktyki i zacząłem pracę
na Świętokrzyskiej, dobry moment, fajny właściciel, więc pracowałem sobie tam 4 lata, później miałem chwilę przerwy, wróciłem do Piastowa na następne 3 lata, a później co radziło? No później otworzyłeś biznes niezwiązany z fryzjerstwem, tylko to była firma transportowa, przewóz osób. Jest to firma transportowa, przewóz osób, za mało lata dostałem fajną propozycję zarobkową, więc się przebranżowiłem, no, woziłem dzieci, od tego dzieci niepełnosprawnych zaczynałem, kupiłem większe busy, woziłem już drużyny sportowe, wesela, no to jest, no, przy większym autobusie, tak, pieniądze były dobre, wszystko się zgadzało. No i przyszedł koronawirus. Przyszedł sobie koronawirus, ale przed koronawirusem pojawiło się dziecko, wiesz, i ten transport było tyle zły, że jak wsiadałem w samochód we wrześniu, tak wychodziłem w grudniu z niego. Pojawił się syn, gdzie nie było możliwości tak częstego kontaktu z nim. No. To też mnie zaczęło zastanawiać, czy brnąć dalej w tą firmę transportową, czy nie. No i koronawirus pomógł mi w sumie w decyzji, bo przez koronawirusa padła mi firma transportowa. Musiałem zawiesić działalność. No i dało mi to do myślenia. Dało też mi to do myślenia, co tu robić dalej, ale sami koledzy, żeście mnie do tego zmusili, no, żebym to otworzył. No właśnie, bo zakłady fryzjerskie w koronawirusie zostały zamknięte. Wszystko było pozamykane. I zaczęły się telefony do ciebie. Tak, zaczęli się odzywać znajomi w kwietniu, czy ich nie ostrzegę, bo wszystko pozamykane. No tak stwierdziłem, że po jednym telefonie, no to jeszcze nic się nie działo, ostrzygłem znajomego w łazience. W maseczce oczywiście, żeby nie było. No. Ale na drugi dzień następny telefon, następny. I tak powstał pomysł otworzenia męskiego garażu. No i zaadaptowałeś tutaj miejsce u siebie na Warszawskiej. Jaki adres podaj tutaj? Warszawska 320, wjeżdżamy w podwórko. I z tyłu jest garaż. Tak, jest warsztacik, w warsztaciku jest garażyk. Zaadaptowałeś to miejsce, zresztą tutaj to od podstaw, ale to dużo pracy tu było włożone, bo to był zwykły warsztat, chyba samochodowy, tak? Co tu było? W tym akurat pomieszczeniu było składowisko, opon, felg, zbitych szyb, smarów, wszystko, był dramat. No ja wszedłem i się załamałem, aczkolwiek po większych analizach stwierdziłem, że jest warto to wszystko ogarnąć. I na takiej podstawie stworzyłem to. I powstała ta idea, zaczęli dzwonić znajomi. Tak, dokładnie. I zaadaptowałeś ten lokal. Tak, zaadaptowałem. Trwało to trochę czasu. Jeszcze trwa, bo nie jest to wszystko skończone. Brakuje jeszcze kilku dekorów. Najważniejsze rzeczy są, czyli lustro, maszynka i nożyczki. Tak naprawdę nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Bo. Ale żeby to ładnie wszystko wyglądało i było czuśny klimacik, to... No ale docelowo chcecie, żeby to miejsce było właśnie dedykowane tylko dla panów, tak jak już mówiliśmy, ale też, żeby było to takie miejsce spotkań. Miejsce spotkań, dokładnie. No, mamy taki przykład, gdzie naprawdę ten faceci potrzebują sobie pogadać po męsku, wyjść się spotkać. Nie ma u nas czegoś takiego tutaj. Tak naprawdę nie ma gdzie sobie przyjść i pogadać. No jest jeden... Tak, są chłopaki na rynku. Sikorski and Mandes, tak naprawdę prekursorzy tego wszystkiego tutaj na naszym rynku babickim lokalnym. Więc to oni są tutaj, powiedzmy, pionierami i my się od nich może nie uczymy, no, ale bierzemy jakieś tam kroki, namiary, w jakim kierunku to ma iść. Inspiracje. Inspiracje, dokładnie. No. Oczywiście pozdrawiamy chłopaków, bo robią dobrą robotę. No tak jest. Ja z nimi już też z rok się umawiam na wywiad i też się nie udaje. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Tak, wracając do chłopaków, moim sąsiadem za siatką jest Łukasz Sikorek. No więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A powiedz mi, no i co? I tutaj, że tak powiem, w tej chwili klienci to są znajomi, to są ludzie z okolic. Tak, to są znajomi, ludzie z okolic. Tak naprawdę nie mamy jeszcze otwartego, bo taki dzień otwarcia zrobimy 22 sierpnia. Już tak na poważnie startujemy od 1 września z tego tytułu, że ja dopiero odwieszam działalność, bo przez tego koronawirusa no, byłem zmuszony wszystko zawiesić.
I co? No i startujemy od 1 września, już tak na poważnie. Teraz na chwilę obecną gdzieś no musiałem też wrócić troszeczkę do wprawy, bo parę lat nie machałem tą maszynką i brzytwą. Więc troszeczkę tych tutaj znajomych się przewinęło. Oczywiście w formie testów i prób. A powiedz, bo myślę, że też warto powiedzieć, bo jak tutaj ogłaszałeś się na Facebooku, że takie miejsce jest w trakcie powstawania, ja byłem przekonany, że jest to robione na terenie garażu pod twoim domem. A mówię o tym dlatego, że nie wszyscy wiedzą, ale kiedyś za czasów, no kiedy ile mieliśmy, po 16-17 lat? 20 lat temu, no. Na dole, tutaj w twoim garażu pod domem, nie za domem, tylko pod domem, była knajpa. Był bar Piwo z Beczki. I to też chyba była jedyna knajpa na wsi, tak zwanej. No ale czasy się też pozmieniały, tak? Wlało to sobie wszystko, stąd też wzięły się rzutki. Rzutki są z baru, właśnie z tego baru. Aha, czyli jakaś namiastka tamtych czasów. Tak, wspomnienie, namiastka, a przy okazji oczywiście można sobie wygrać darmowe strzyżenie, tak? Okej. Okay. Grając w rzutki z fryzjerem, tylko przegrany płaci podwójnie. No tak, no ale elementy... Ale moc. Jest udowodnione naukowo, że faceci, a jest to miejsce dedykowane tylko dla facetów, mają większy jakby w sobie większą chęć do rywalizacji, więc na pewno chętni się znajdą. No na pewno. Na otwarciu też oczywiście zrobimy konkurs. A kiedy będzie to otwarcie, powiedz? 22 sobota, zaczynamy od sierpnia. Tak, sobota, sierpnia, tak, tego, za tydzień. Okej. Okay. No. Robimy dzień taki pokazowy, zrobimy sobie turniej też wrzutki, pierwsze miejsce darmowa usługa, drugie miejsce jeden z fajnych kosmetyków, pomad do włosów firmy holenderskiej, na której będziemy też pracowali. Bardzo fajna sprawa, więc takie mamy pierwsze miejsce, drugie miejsce, a trzecie miejsce no niestety. No właśnie, Rufus, powiedz taką rzecz, bo to jest, cała ta kultura jest związana też z tym całym, jakby to powiedzieć, nie wiem czy dobrego słowa używam, otoczką, staffem, czyli takimi rzeczami, które są pomocne do tego strzyżenia, bo tutaj nie wiem czy mogę wziąć do ręki, pokażemy. Tak, oczywiście. No. Różnego rodzaju odżywki. To jest akurat puder do modelowania włosów. Tutaj wiedzieliście coś takiego? W życiu bym... Różnego rodzaju pomady woskowe, wodne, nabłyszczające, matowe, no jest taki wybór. Wiesz, bo ja jestem z tych, że wiesz, właśnie radził, żel do włosów i to wszystko. Właśnie radził, tym się właśnie różni ten barbering od fryzjerstwa, tak, że szedłeś sobie do fryzjera damsko-męskiego, robiłeś sobie fryzurkę męską, dostawałeś żelu, może lakieru, to było koniec, no. No tutaj i ty wiesz, to te fryzury męskie też są troszeczkę takie monotonne, tak? One są ładne, wszystkie poukładane, cieniowane sobie od góry stopniowo. Są takie ładne, monotonne, nie ma tu żadnego wariatu. A okazuje się, że można coś wycisnąć jeszcze. Okazuje się, że te barberstwo właśnie wprowadziło coś innego, no. Można zrobić wszystko na tej głowie. Okej, ale u mnie nie eksperymentujmy dzisiaj. Nie, robimy klasycznie po męsku, tak cieniowane. Od spodu dzieci są, ale już biorąc pod uwagę tych małolatów, młodzież, to są różne szukają wycinki, tak zwane te barberskie w ogóle fryzury, kwify, flaptopy, pampadury, to po prostu jest może możliwości, mamy do tego kosmetyki. No ale patrz, zobacz, za naszych czasów, jak my byliśmy młodzi, bo jesteśmy z jednego rocznika jesteśmy, to nie było. Nie było czegoś takiego, wiesz, że nie było takiego dostępu, żeby się w ogóle czymkolwiek zainspirować, nie? No właśnie radził dokładnie, tak jak mówisz. No ja jak odchodziłem z tego fryzjerstwa i się przebranżawiałem, to naprawdę była brylantyna, żel i lakier. To nic więcej nie było. Nic więcej nie było. Była maszynka, dwie nasadki, nożyczki i to koniec, tak? Teraz się to wszystko zmieniło. Wszystko jest dla facetów. Są olejki do brody, woski do wąsów. Mamy odżywki przeciw siwiejącym ludziom, włosom, wszystko jest, naprawdę, można przyfarbować. Ja w ogóle nie wiedziałem, że takie triki można robić. Stary, zamiast zwykłego żelu są pasty, pomady, kleje, glinki. Aha. Do modelowania, z pudry. Jest po prostu jest wybór taki, że to musiało pójść właśnie w takim kierunku, tak? Nam, facetom, też się coś należy od życia.
też już większość tych facetów dba o siebie, dba o tą fryzurkę, dba o swój zarost. Musiały powstać też kosmetyki do tego, tak? Mm-hmm. I powstały. Jest taka gama, taki duży wybór, że dla każdego coś się znajdzie, czy z takim portfelem, czy z takim. Mm-hmm. To po prostu to jest duży skok do przodu. Na początku wspomniałeś o tym, że praktycznie w przedziale wiekowym każdym faceci mogą tu zajrzeć. Oczywiście, no. Miałem, testowałem na przykład podstawkę dla dziecka, które miało 1,5 roku. I też taką usługę wykonacie? Też oczywiście wykonujemy. Klient zadowolony, chociaż tego nie powiedział, ale po twarzy było widać, że mu tu krzywdy nie zrobiliśmy. Nie załamał się. Nie załamał się, było fajnie. Okay. Więc tak naprawdę zapraszamy każdego faceta, tak? Każdy facet w każdym wieku. Rafał, ale powiedz teraz, wiesz, no jest połowa sierpnia. Oglądamy przekazy medialne. Ja to mam coś takiego, że dzielę na pół to wszystko, to czego się słucha i ogląda. Natomiast no jednak jest obawa, że ten koronawirus znowu z większym natężeniem zaatakuje. Trochę tu zainwestowałeś, trochę tutaj włożyłeś pracy, zaangażowania. Co wtedy? Jak to co wtedy? No co w radiu, no ciężko stwierdzić, no. Ja mam nadzieję, że zdążę otworzyć, zanim mnie zamkną, no bo to tak może też się wydarzyć, mm-hmm. Tak? Nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Z naszej strony jest pełna dezynfekcja, profesjonalnie do tego podchodzimy, jak widzicie, są maseczki, jest rękawiczka, peleryny, narzędzia, wszystko jest dezynfekowane, tak jak być powinno, więc o to dbamy i tego będziemy pilnowali, no jeżeli nas zamkną, no to co mamy do zrobienia? Nic nie zrobimy. No nie, też ciężko się, że tak powiem, zajmować rzeczami, na które się nie ma wpływu, nie? Dokładnie tak. No nie jesteśmy pewnych rzeczy w stanie przeskoczyć, ale na chwilę obecną jesteśmy przygotowani na to, tak jak każdy salon, no. Są wytyczne, które musimy spełnić, inaczej albo nas zamkną, albo dostaniemy takie kary, że sami się zamkniemy, więc lepiej nie ryzykować. Dbajmy o siebie, dbajmy sobie o naszą rodzinę. Pamiętajmy, przychodzimy w maseczkach, u nas jest bezpiecznie, tak? No tak, jeszcze na Facebooku macie konto. Jest, stworzyłem stronę Męski Garaż and Barbershop. Ja podlinkuję pod tym materiałem, także też będziecie mogli sobie kliknąć na YouTubie. Jest też gdzieś tam Instagram powstał przy okazji, no bo to tak to się dzieje. Mhm. Ja tego nie ogarniam z racji wieku. Dwa Facebooki, dwa Instagramy, cztery konta. Po prostu czasem nie wiem, o co tu chodzi, no ale tak. Jest coś takiego. No tak. Będą wrzucane jakieś tam informacje, fotki z fajnymi fryzurami. Bo niektóre są zwykle klasyczne, a niektóre robimy naprawdę fajne wyczesy. I to będzie gdzieś tam wrzucane. I tyle, no i startujemy we wrześniu, tak? No, niesamowite, chciałem wrócić do tego wątku właśnie takiego, że faceci też potrzebują się spotkać, pogadać. Nie, zawsze się mówiło, że w salonie fryzjerskim damskim to są tylko gadki, przychodzą no tutaj. Jak gadki, no ale kobiety ci plotkują. No ale faceci też, wiesz, chcą się spotkać, pogadać, wiesz, o meczu, nie wiem, o czymkolwiek. I do tej pory jakby mam wrażenie, że panowała takie milczenie na ten temat, tak, że tylko to jest domena kobiet, ale nie, tutaj faceci też chcą mieć taką swoją miejscówkę, gdzie mogą pogadać o takich no, typowo męskich sprawach. Typowo męskich, czyli wiadomo, piłka nożna, samochody. Ewentualnie zarciki jeszcze jakieś. No i fajnie, niech takie miejsca powstają, ja się cieszę. Brakuje chyba tego, naprawdę, nam tego brakuje. Zwłaszcza, że gmina się rozrasta. Gmina się rozrasta, sami wiemy, ile tu ludzi się rocznie wprowadza. Około tysiąca, no sami sobie powiedzmy. Fryzjer miesięczny nie jest w stanie przerobić 200-250 osób. Mm-hmm. Nie jest w stanie. Mm-hmm. Jestem ja, a to jest taki limit miesięczny? Tak, raczej nie jest. Żeby nie paść na... Żeby nie paść po prostu, żeby się nie zajechać, nie spłomaczyć. Mm-hmm. No weźmy sobie jedną osobę na godzinę, pomnożmy to przez 6 dni w tygodniu. Mm-hmm. Da nam jakiś tam to wynik. No. Mhm. Więc na pewno wyrobi się u nas też jakaś klientela, tak jak u chłopaków. Chłopaki mają zapisy, my na razie zapisów nie mamy, bo nie jesteśmy otwarci. Ale myślę, że też to dojdzie do takiej sytuacji, bo to w tym kierunku zmierza powoli, patrząc na drogę pantoflową, jaka się tutaj roznosi. I co? I radzie tak naprawdę nie mamy, nie jesteśmy dla siebie ani konkurentami.
zweryfikuje praca, kto będzie miał tej pracy więcej, kto mniej, ale myślę, że na takim rynku i tych ludzi, co tu przychodzi, po prostu nie jesteśmy w stanie tego przerobić. My, Sikory, Adriany. Mhm. Będziecie tutaj pracować w określonym interwale czasowym w ciągu tygodnia. Tu powiedziałeś, że w poniedziałki nie pracujecie. Jak to będzie? To będzie tak, że ja w poniedziałki nie pracuję. Mam czas dla załatwienia spraw firmowych, mam czas dla syna. W tym momencie pracujemy od poniedziałku do piątku, od godziny w sumie 9 do 20. Więc ten poniedziałek będzie akurat taki, żeby... Na regenerację. Tak, regenerację plus załatwienie spraw takich, na które nie będziemy mieli tu czasu, bo patrząc na to, co się dzieje drogą pantoflową, no to wiemy, że nie będziemy mieli na to czasu. No. Mhm. Mówiłeś też, że między 13 a 14 będzie siesta. Tak, wprowadzam siestę. Można się śmiać, można nie, ale my też jesteśmy ludźmi, potrzebujemy się napić i zjeść czegoś, więc oficjalnie od razu mówię, jest siesta od godziny 13 do 14. Nie przyjmujemy nikogo, nawet jakby się paliło, waliło. No ale te informacje i zapisy poprzez Facebooka, fanpage, tak, który założyłeś. Fanpage na stronie Męski Garage and Barbershop, tak, będą wrzucane informacje na bieżąco. No jeszcze jest taka ciekawostka śmieszna, bo ja nie odpocząłem od roku w ogóle. Robię otwarcie, tydzień podziałam i jadę na urlop. Okej. Okay. No, odpocząć, bo... Ale będzie rozumiem czynne tutaj, tak? Tak, zostaje Mateusz. Mateusz będzie działał. Z całą odpowiedzialnością mogę go tu zostawić, nie martwiąc się o to, jak klient zostanie obsłużony. Bo... Jak wy żeście się dobrali we dwóch? Bo tutaj Mateusz siedzi obok, kamera teraz go nie pokazuje. Jak to się... Bo to też opowiadaliście o tym, że to ciekawe. Tak, jest to śmieszna historia, bo tak jak wiesz, lokal robimy od podstaw. Nie było tu żadnych ścian, wszystko było pozrywane. Wpadłem na pomysł, żeby sobie oddzielić łazienkę, bo wymogi sanitarne gdzieś tam musiałem spełnić, więc musiałem zrobić łazienkę, musiałem wytyczyć pomieszczenie gospodarcze, tak zwane zaplecze. Potrzebowałem na to cegieł z rozbiórki, żeby fajnie tu było, wjechały w klimat. No właśnie, powiedz o tym stylu, bo to taki styl trochę retro, jak to, w jakim kierunku to wszystko jest, bo jest industrialne, widzę takie tutaj lampy magazynowe, fabryczne, no dość ciekawie tutaj jest to zrobione, nie? No jest ciekawie, bo... Gdzie się inspirowałeś? Niczym się nie inspirowałem. Zrobiłem to tak, jak chciałem to zrobić. Tak jak czujesz, okej. Okay. Czułem, że potrzebuję takich luster, potrzebuję takiej ściany, tej głównej. Mhm. Potrzebuję pójść w taki styl ludwikowski, zmieszać to z cegłą i nawet ze stalą. Więc stworzyłem, sam sobie to wymyśliłem, sam stworzyłem. No. Ciężko było to znaleźć wszystko, bo to nie są fajne tanie rzeczy. Ale... Jak się mówi, klimat w miejscu tworzą przede wszystkim ludzie, ale wystrój też jest ważny. Tak jest. Grunt, żeby wejść i się dobrze czuć, tak? Ja nie poszedłem w nowoczesność, nie poszedłem... A wiesz, czego mi jeszcze brakuje? Bo tak spojrzałem na twoje przedramiona, wytatuowane. Brakuje brzytwy. Brakuje tutaj też, na terenie gminy, no jakiegoś salonu tatuażu, nie? No to chyba kwestia czasu, jak myślisz? Kwestia czasu i mam nadzieję, że niebawem to ogarnę. Był tu już pomysł taki, iż miał tu być też studio tatuażu, miał pracować jeden człowiek i wahałem się między właśnie jednym stanowiskiem dla barbera czy tatuażystą. A powiedz mi, bo ja miałam tak zwane zrywy, jak ja to nazywam, niepodległościowe odnośnie tatuażu, nie? Że tak. Czasem mi nachodzi, a może bym se zrobił, no ale gdzieś tam do tego nie dochodzi. Między innymi ze względu na takie coś, że podobno jest tak, że jak już se zrobisz tą pierwszą, jak to się mówi, dziarę, to potem już idzie. Tak. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Idzie i to ostro idzie. Ja zrobiłem pierwszą dziareczkę taką malutką tutaj. Tutaj taka ty ci była, lat 17 miałem, no i mam lat 40 i cały czas coś dochodzi, tak? Okej. Okay. No, więc też kwestia podejścia, bo powiem teraz tak dla młodzieży, że jakbym miał się tatuować od nowa, to bym tego nie zrobił, tak? Aha. Zostawiłbym sobie wszystko tak, jak natura stworzyła, a że człowiek chciał gdzieś tam kiedyś błysnąć, coś może zrobić, chciał być indywidualistą, to poszło, no. A jak poszło, to ci zawsze na następne wakacje coś ci brakuje, bo to za małe, bo dobra, coś dodałem, to trochę też to słabo wygląda. Mhm. Ja akurat poszedłem sobie w taki swój życiorys na jednym ręku, aha, drugi jest poświęcony
naszym przodkom, więc na lewym ręku mam historię życia. No i brakuje jeszcze co, no brzytwy chyba i ten. Jest żona, jest synek, jest pies, jest ojciec łapiący ryby, jest gdzieś kosmos, jest ręka warszawska z naszym herbem kochanego klubu, jedynego. No mamy dwa kluby, bo też razem graliśmy w Naprzodzie. Jak teraz widzisz, bo to miejsce, w którym można spokojnie o piłce nożnej rozmawiać, ty też grałeś, znasz się, Naprzód jest w okręgówce. Jak to wszystko jesteś w stanie podsumować? Podsumować? Jako kibic i też były członek klubu. Są piękny krok do przodu. No, nasza gmina potrzebowała czegoś takiego, potrzebowała takiego obiektu. My jak graliśmy w piłę na małym boisku, było sympatycznie, tak? Było jedno boisko, to jest hit. Jedno boisko. I jeszcze najlepszy hit był taki, że to było jedno z lepszych boisk tutaj w okręgówce. Tak, tak naprawdę. A trenowało 7 drużyn na nim. Tak. Ale ja to, słuchaj, wiesz, jedną historię chcę powiedzieć odnośnie historii, nie? Że było jedno boisko przy Białej Góry, 4. Tak. Dodatkowo jeszcze to boisko było jednym z lepszych boisk. Nielicznych. I żeby go oszczędzać, to w okresie tym jesiennym, kiedy były podtopienia i tak dalej, żeby to boisko oszczędzać, to jeździliśmy w miejsce, gdzie teraz jest sztuczne, ten kompleks boisk w Zielonkach, przy ulicy Południowej. I tam nie było nic. Tam było pole, szczere. Tam było szczere pole. Pamiętasz, były treningi takie, że jeździliśmy na 4 samochody, stawialiśmy je w kształcie prostokąta. I włączaliśmy światła i odbywał się trening, normalny trening na tym polu, rozegrania, dośrodkowania, normalny trening. I teraz sobie tak myślę, że jeżeli by tych chłopaków, którzy teraz grają w okręgówce, powiedzieć im, żeby tak trenowali, no to by po prostu nas wyśmiali, nie? Dali by śmiechem, no niestety radio wszystko się zmienia, zmieniło się i też klub cały, tak? Infrastruktura, wszystko się pozmieniało. Żeby trening w zimę się odbył, to najpierw łopata była grana. A teraz patrzę, ciągniczek jeździ, odśnieżam, no szok w ogóle, nie? Łopatą się rozwalało bryły lobry i się gdzieś tam kopało piłę, no. No, niesamowite. Poszło to do przodu, jest to skok cywilizacyjny. Poszło tak jak mówię, nawet w transporcie to tak poszło do przodu, że jak zaczynałem transport, jechałem z dzieciakami na turniej do, powiedzmy, do Krakowa, to 10 lat temu ten bus skakał. Te dzieciaki śpiewały, grały w karty, robiły cudawianki i fikołki na krzesłach. A teraz? Smartfony. Teraz jest tak, że jest cisza przez 3 godziny. Później telefony padają, dopiero się, no pan może kabel, bo mi padł telefon. Tak, no, zmienia się to wszystko. Kluby się zmieniają na lepsze. Dzieciaki mają coraz lepsze warunki do trenowania. Umówmy się, nawet i transport. No kiedyś jechaliśmy Nyską, 9-osobową na mecz, tak? I były 14. I postawiona ławka była na środku. Postawiona ławka i było git. No. A teraz są, wiesz co, jest i transport, są klinki. Dzieciaki mają boisko naturalne, mają sztuczne, mają wszystko. No dobra, bo teraz zmienia się, że tak powiem, prowadzący. Rafał swoją robotę zakończył. Tak, ja zrobiłem typowe strzyżenie męskie. Bez wydziwień na boku i bez wydziwień na górze. No, tak jak chciał klient. Tak jak chciał klient, tak jest. Mam nadzieję, że... Teraz Mateusz. Mateusz też mieszkaniec gminy Stare Babice, dokładnie Koczark. Zgadza się. Mateusz. I Mateusz będzie obrabiał brodę. Tak. Widzę tutaj jakieś przyrządy tortur mi instaluje. Rozłożymy cię trochę. Poprzyj się, tak żeby też było widać wszystko. Super, ja zdejmuję tą machę, ale niestety trzeba. Idę się przewietrzę. Dobrze, to teraz o tym pielęgnacji brody, Mateusz, dwa słowa byś powiedział. Jak to się robi, jak to się odbywa, co teraz robisz, bo teraz widzę jakiś ręcznik tutaj nasączałeś w gorącej wodzie, to... No. Wrzuciliśmy gorący ręcznik, żebyś się trochę zrelaksował. Okej. No a tak o brodzie to trzeba dbać. Jak już się człowiek decyduje, żeby mieć brodę, trzeba dbać. Olejkować, czesać. Olejkować czemu? Żeby jakaś to jest zabieg pielęgnacyjny, rozumiem, tak? Tak, pobudzenie skóry i to kartacze dużo dają. Więc olejki powodują to, że dają ci witaminę, zmiękczają włos.
Nawilżając skórę pod włosem tak naprawdę, bo ta skóra nie jest tak jak na poliku, tak? Musimy ją powłudzać i ściągać ten martwy na skórę. Zobaczę, czy się nagrywa w ogóle. No, trzeba ściągnąć ten martwy na skórę przy pomocy kartaczy. Ta skóra jest podrażniona i wtedy olejki spełniają kilka funkcji. No. Są powiedzmy odżywcze, są zmiękczające, działają pozytywnie na UV, tak, więc ogólnie na czynniki atmosferyczne, no to wszystko jest po to, żeby o to dbać. No bo jeżeli nie dbamy, broda jest nie dość, że twarda, szorstka, bez połysku, nieodżywiona jest. Ja bym w życiu nie pomyślał, że jest w ogóle taka gama, taki wybór. Na całe życie się, wiesz, po goleniu smaruję, bo mi najwygodniej, tym kremem oliwkowym i koniec. No właśnie, a skład takiej podstawowej oliwy, olejku do brody, to masz przynajmniej 5 olejków, tak? To są tu olejki naturalne, są to olejki jojoba, migdałowy, gdzieś tam wchodzi glicerynowy, gdzieś tam wchodzą jeszcze inne dodatki zapachowe, więc tak naprawdę jest to zrobione z naturalnych produktów i kosmetyków, jest to bezpieczne, a poza tym daje komfort. Komfort wyglądu, zapachu, odświeżenia tego wszystkiego i tyle chyba. No. Więc jest gama, mamy jak o to zadbać. Dbajmy o siebie, panowie. Nasza era przyszła. Mateusz, jak w ogóle się zachłysnąłeś tematem, bo to taka twoja pasja, można powiedzieć, tak? No to w tym momencie to już jest styl bycia. To już, no, narodziła się zajawka. Pierwsze liceum. Jeszcze w liceum, tak? No już. No ale gdzie się zainspirowałeś, gdzie to podejrzałeś, jak to było? Na Instagramie chyba. Zaczęło się na Instagramie, zacząłem oglądać fryzury. Patrzę, wow, to mi się podoba. Może chciałbym tego spróbować. Nie miałem planu jakiegoś większego na życie. I zrobiłem sobie szkolenie. Myślę, no to chciałbym zrobić. Z tego są szkolenia, tak? Tak, bardzo fajne są szkolenia. Warto chodzić, nie warto osiadać na laurach, trzeba całe życie się szkolić. No tak, super. Tym się różni barber od fryzjera, że barber może sobie zrobić kursik i tak naprawdę jak to ogarniasz, miesiąc czasu i dajesz sobie radę, tak? Fryzjer, szkoła, 3 lata, praktyka, no niestety trzeba myć podłogę. No. Tutaj, ja też podłogę zamiatałem, wszystko przyszedłem. Że to tak troszeczkę szybciej trwa niż nauka dystryktu fryzjerska, tak? Bo w szkole uczysz się męskiego, damskiego i podstaw tego wszystkiego. Tutaj barberzy są robieni typowo pod faceta, tak? Tylko faceci i tego się uczą. Super cieniują, to ogarniają, ale jakby miał włożyć kolonizację, to by tego nie zrobił. Koloryzację też robię. Damskie strzyżenia zrobiłem może 2 razy w życiu. Tak, ale to nie jest dla mnie. Barber typowo jest męski i na tym się kończy jego działanie, tak? My, fryzjerzy z zawodu, możemy pracować tu i tu, mamy troszeczkę pojęcia. I o damskim, i o męskim, i o wszystkim. Kwestia tego, kto jaką ma sprawę, jakie umiejętności, dryg do tego. Nie ma znaczenia, czy się uczył 3 lata, czy się uczył miesiąc. Jak ma do tego zajawkę i dryg, to wtedy ładnie to wygląda. A teraz co? Teraz skracacie mi tą brodę na jedną długość? Jak to? Na jedną długość, bo jak sam mówiłeś, ty fanem brody nie jesteś, ale że dla nas zapuściłeś, więc tak. Coś delikatnego. Nie dla was, bo ale żona mnie wygoniła, mówi idź już, nagraj to wreszcie, żeby to już było po... Ale to facet ma się dobrze czuć. Nie, no ja się śmieję, tak. Więc albo trzeba żonę pogonić, nie. Albo... Powiem ci, że no ja nie czuję się w brodzie dobrze. Gdzieś tam jakoś coś mi przeszkadza. Zobaczymy, zrobimy ci zaraz taki 2-3-dniowy. Zrobimy ci ładną tutaj obrysóweczkę. Konturek tak zwany. Odetniemy ci tutaj szyjkę brzytwą, żebyś już więcej filmów nie nakręcał. No. Ostatni raz. Tak jest. No. Na kamerę trąciłem. Przestawiłem się. Spoko. Ceny za usługi od września
Strzyżenie męskie 40 zł, broda też będzie kosztowała 40 zł. Do tego zrobimy takie podkategorie, czyli strzyżenie boku będzie taniej, zrobienie konturu będzie taniej. Tak, nie będzie to jedna cena, tylko jest to cena umowna, więc do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i te ceny będą się wahały od 20 zł do 80. Więc wybór jest duży, gama jest duża. I zaradka dzisiaj skasujemy 150, żeby nam zostawił na farta coś, bo za tydzień otwarcie, a że czegoś musimy, bo do tej pory robiliśmy wszystko za darmo. My też czegoś musimy żyć. Tak jest. A że Radziu już przyjeżdża trzeci raz. To 450. Za całość go podliczymy. Czwarty raz już kręci materiał. Po pół roku już się strzyże za darmo u nas chłopak. No, ale w końcu może nakręcił. Wcześniej nie dało rady, bo były względy jakieś wyszły dziwne. Kolor koszulek mi się nie podoba. Kolory były nie takie. Nie, nie było jeszcze naprawdę... Wysłaniasz trochę mati kamery, nie wiem czy to... Dobra. Nie było jeszcze tak urządzone w sumie. No, lokal już jest teoretycznie gotowy, tak jak mówię. Myślę, że do końca, do otwarcia już wszystko będzie zrobione na tip-top. Zostały tylko dekory. Tak naprawdę i co? Impreza, zabawa, grill. Otwarcie na tyle, ile nam pozwoli sytuacja na świecie, w Polsce, u nas ze względu na epidemię. Więc też jak przyjdziemy, starajmy się zachować sobie tą bezpieczną odległość. Więc dbajmy o siebie. Otwalić sobie i masz. Aha, sprawdzasz czy jest zawartość. No i teraz co? Ostatni zabieg, konturowanie. Tak, to już szybki konturek taki. No już dopieszczenie maksymalnie, żebyś miał ładną taką ostrą brodę. Czyli to jest jakby taki po goleniu, pachnie miętą. To jest akurat do golenia. Do golenia? Do golenia. Żeby brzytwa miała ten poślizg jednak i żeby ładnie się ślizgała. Czyli to konturowanie to jest wyrównanie jakieś, jak to? Tak, bo niektórzy mają ładny kontur zrobiony wzdłuż tutaj w policzku, niektórzy nie, więc trzeba konturować i poprawiać naszą własną naturę. Spoko, spoko. Od razu lepiej. Rzeczywiście taki krótki ruch, a zupełnie inaczej już to się prezentuje, nie? Też się bardziej, ja jestem ogólnie fanem brud i wąsów. Ja zachęcam każdego, żeby miał jak największe wąsy, ale jeszcze nie poznałem takiego fana wąsów. Jak ja. Jest taka akcja Movember, to już chyba opowiadałem wam. Ostatnio. Tak, że chodzi o zwiększenie świadomości mężczyzn do tego, żeby badali się na prostatę, na raka jąder. I w miesiącu listopadzie jest prowadzona taka akcja właśnie, że faceci zapuszczają wąsy i można by było tutaj na terenie gminy to rozpropagować. Tak, ja bardzo popieram. Będę miał więcej pracy. Movember Polska, wygoogluj sobie i tam jest strona internetowa, zresztą też jest fanpage. Już myślałem rok temu, żeby taką akcję spróbować zainicjować. Będziesz tylko parę. No, czyli już końcóweczka. Jak widzicie, dotrwałem do końca u chłopaków. Także fajnie spędzony czas. Na koniec co, jakiś kremik też specjalny? Czy... Tak, po goleniu. Okej, okay. Po goleniu teraz jest, tak? Teraz jest po goleniu. O, też miętą, jak miętą pachnie. No zależy nam bardzo na tym, żeby facet wyszedł wypachniony, jak najbardziej.
Żeby było czymś od niego facetem. No to jest już takie... Finalizujemy, finalizujemy, bo Rafał teraz już tutaj, no, nie wiem, Tak, pomadeczki trochę, żeby ci się to fajnie trzymało. I kończący, to jest, zdaje się, w kulturze barberskiej, dobrze wypowiadam to słowo? Jak się strzeli tak z pudru, to już my nie dotykamy fryzury, już jest wszystko skończone. Okej. Okay. Puder powoduje to, iż włosy przyklejone do ciała się odbijają. Czyli są tu związane z tą całą kulturą pewne rytuały. Tak. Okej. Okay. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie. W ramach odpoczynku od maseczek wyszliśmy tutaj na zewnątrz. Jesteśmy przed tutaj garażem, fryzjerem męskim. Super miło spędzony czas. Dziękuję chłopaki za dzisiaj. Za... Też tobie dziękujemy za odwiedziny, za zaufanie do nas, bo myślę, żebyś nie przyszedł w ciemno. A że znamy się od lat i wiesz, na co mnie stać, więc... Super. Zapraszamy. No, oczywiście, zapraszamy. Ponownie i nowych ludzi zapraszamy. Tak, zapraszamy 22. Widzimy się tutaj na miejscu o godzinie 17. Nic wielkiego nie będzie poza grillem, rzutkami i dobrej atmosfery. Dobrą atmosferą. Będą gdzieś tam ulotki, będzie można się umówić na wizytę już przyszłą. Warszawska? Warszawska 320. Wjazd w podwóreczko, będzie nas słychać.